Cześć, witajcie na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw Barbie, modowe przebieranki, w którym znajdziecie 10 elementów, które pozwolą Wam stworzyć ponad 20 stylizacji. Jak dobrze wiecie, Barbie uwielbia modę, a z tym zestawem możecie naprawdę modnie się przebierać. Znajdziecie tutaj ponad 20 kombinacji, które możecie stworzyć z 10 elementów garderoby Barbie. W tym momencie ubrana jest ona dosyć, tak powiedziałabym, casualowo, czyli tak codziennie. Ma ona na sobie jeansy, wysokie różowe szpilki, poncho, a pod spodem znajduje się biały top z czarnym wiązaniem na szyję. Oczywiście poncho możemy sobie bez problemu zdjąć. Mam tutaj także bardzo ładną torebkę oraz srebrne kolczyki, srebrną bransoletkę i taką różową kokardkę. Akurat była ona we włosach, ale możemy ją przypiąć do każdej części garderoby, ponieważ jest ona na takiej malutkiej spineczce. No i na przykład możemy zmienić look Barbie na trochę bardziej imprezowy. Dodamy jej tą czarną baskinkę. O, i możemy zmienić top z białego na czarny. Wystarczy go przekręcić na drugą stronę, ponieważ jest on, jak widzicie, dwustronny. Go zapinamy na szyi Barbie. I z takiego casualowego looku, takiego codziennego, Barbie przemieniła się w dziewczynę, która może z powodzeniem iść na spotkanie koktajlowe. Teraz przebierzemy Barbie w bardziej eleganckie ciuchy i również pokażę Wam, że jeden ciuch może spełniać kilka fajnych funkcji. Pamiętacie nasze fioletowe poncho? Zmieniło się właśnie w spódniczkę. Zobaczcie, nadal mamy tutaj miejsce na ręce, ale kiedy poncho staje się spódniczką, to nie rzuca się to aż tak w oczy. Możemy znowu dodać piękną baskinkę, co sprawi, że sukienka czy spódniczka będzie wyglądała jeszcze bardziej elegancko. Możemy tutaj próbować, czy czarny, czy biały top wygląda lepiej. Ale moim zdaniem do czarnej baskinki i czarnych butów, bo je także zmieniłam, pasuje właśnie taki czarny top. W tym momencie Barbie wygląda, jakby szykowała się na randkę. Mamy tutaj także jeszcze balową suknię, którą teraz włożymy. I ta suknia również może mieć wiele wcieleń za pomocą tej falbanki, siateczkowej falbanki. Możemy zmienić jej styl na syrenę, kiedy dodamy ją na poziomie kolan. Zobaczcie, wygląda to bardzo stylowo i bardzo fajnie, szczególnie, że widzimy nadal wysokie czarne szpilki Barbie. A możemy także założyć ją na wysokości bioder, przez co suknia balowa stanie się taką bardziej sukienką imprezową. Naszym syrenim ogonem może także stać się nasze wszechobecne i bardzo używane poncho, które możecie położyć i dodać jako dół sukienki. Również będzie to świetnie wyglądało. Wtedy już zdejmiemy tą naszą siateczkową część. I w ten sposób, w takim stroju Barbie może iść nawet na czerwony dywan. Wydaje się, że w tym zestawie mamy mało elementów, ale zobaczcie, przez kilka minut stworzyłam tutaj naprawdę sporo stylizacji, a jestem pewna, że Wy z Waszą wyobraźnią stworzycie ich jeszcze więcej. A jeśli chcielibyście obejrzeć więcej lalek Barbie, zasubskrybujcie nasz kanał megadyskont.pl.